Środa, 2 sierpnia, Anna Tabaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Najpierw samorządy pieniądze straciły, okazuje się, że mają je jednak odzyskać. Ruda Śląska nie miała nawet na ZUS, bo reforma podatkowa pozbawiła miasto 37 milionów złotych. Dziś premier Morawiecki przyjechał i obiecał 50 milionów. Czy to zbliżające się wybory tak zmieniają optykę? Fatima Orlińska. Zawartość kasy miejskiej w Rudzie Śląskiej znacząco się skurczyła. Prezydent miasta Michał Pierończyk zawnioskował o odroczenie płatności składek ZUS do uregulowania, których w budżecie zabraknie ponad 9 milionów złotych. Bezpośredni wpływ na sytuację mają niższe w tym roku dochody z podatku PIT. Chodzi o blisko 37 milionów złotych. Jak mówi prezydent, to efekt reformy systemu podatkowego wprowadzonego przez polski rząd. Budżet to ponad miliard złotych, ale tu chodzi o ten bieżący czas i zapłaty w terminie. To jest ważne, samorząd jest kontrolowany przez regionalne izby obrachunkowe. Jeżeli ktoś przekroczy termin i później zapłaci odsetki naliczone za opóźnienie, no to wtedy jest po prostu postępowanie z zakresu dyscypliny finansów publicznych, czego każdy samorządowiec chce jednak uniknąć. Władze miasta planowały szukać oszczędności w bieżących wydatkach, jednak dziś okazało się, że problem rozwiązał się szybciej niż zakładano. Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w regionie odwiedził Rudę Śląską, gdzie poinformował o przekazaniu samorządom finansowego wsparcia w łącznej wysokości 14 miliardów złotych. Do Rudy Śląskiej trafi blisko 50 milionów i według niego nie ma to nic wspólnego ze zbliżającymi się wyborami. Teraz idą kolejne programy, ale to nie są pierwsze programy przed wyborami. Samorządowcy też o tym doskonale wiedzą, że od kilku lat idą potężne programy rządowe, o których się wcześniej nie śniło. Proszę zapytać samorządowców z Platformy Obywatelskiej, czy z niezależnych komitetów, tak jak tutaj, czy z PSL-u, czy kiedykolwiek były takie środki na inwestycje jak teraz. Jest deklaracja zwiększonej kwoty dla miast na prawach powiatu, które straciły najwięcej. A prezydenci liczą na to, że obietnica zostanie spełniona. Wiceminister do spraw aktywów państwowych Marek Wesoły także podkreśla, że bardzo ważne jest to, by samorządy były bezpieczne pod względem bieżącej działalności i miały zapewnioną płynność finansową. My wszyscy powinniśmy mieć na uwadze, my rządzący powinniśmy mieć przede wszystkim na uwadze właśnie dobro mieszkańców tych poszczególnych miast, nie tylko tych dużych, tak jak wspomniał pan premier, ale wszystkich miast w Polsce. I ta współpraca między samorządem a rządem jest niesłychanie ważna. Łącznie samorządy województwa śląskiego otrzymały ponad 1 600 000 000 złotych bezzwrotnego wsparcia. Polscy strażacy wrócili z Grecji. Pomagali w gaszeniu pożarów, które od prawie 2 tygodni pustoszyły środkową część kraju i wyspy, w tym Kretę i Rodos. Z Rodos zostało ewakuowanych około 20 tysięcy ludzi miejscowych i turystów. Żywioł zabił co najmniej 5 osób i strawił prawie 50 tysięcy hektarów lasów. Karolina Komada. Bardzo silny wiatr, było niebezpiecznie, ale daliście radę i wszystkie zadania zostały wykonane wzorowo. Tak zostali przywitani dziś w Katowicach polscy strażacy, którzy gasili pożary w Grecji. Sytuacja się poprawiła, a ogień jest pod większą kontrolą. 149 polskich strażaków po 3 dniach podróży wróciło do kraju. Ciężka praca na miejscu, temperatury często ponad 45 stopni, które nie sprzyjały tak naprawdę ani wypoczynkowi ratowników, ani też samym warunkom pożarowym. Dużo działań, mieliśmy ponad 30 takich interwencji, z czego jedną bardzo dużą, podczas której musieliśmy współpracować i z helikopterami, i z Grekami, którzy pracowali na miejscu. Jednak zadania strażaków zaczęły się jeszcze przed wyjazdem. Problemy logistyczne i techniczne wymagały planowania, bo jednak przejazd 49 wozów gaśniczych nie należał do najprostszych, a na miejscu czekał ich ogrom pracy. Realizowaliśmy działania na 2 strefach. Te strefy były oddalone 15-30 km od naszej bazy operacji. Mówimy tutaj o bazie operacji w miejscowości Wilia. To jest region, w którym pracowali już strażacy 2 lata temu. Na tych strefach dozorowaliśmy te miejsca, realizowaliśmy rozpoznanie przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych, przy pomocy kładów, przy pomocy samochodów terenowych, samochodów gaśniczych.
I tak na tych dwóch strefach odnotowaliśmy 31 pożarów, ale do tego dochodzi jeszcze jeden pożar, który był poza strefą, który na prośbę Greków pomagaliśmy przy pożarze magazynu. Wśród strażaków znalazła się jedna kobieta, która pilnowała budżetu całej misji. Było ciężko, było bardzo gorąco, ale myślę, że sobie wspaniale poradziliśmy. Mamy powody do dumy. Ja ze swojej strony starałam się też jakby pomóc, żeby nie być obciążeniem, tak? Bo no, generalnie kobiety... Nie wiem, czy wcześniej, znaczy zdarzało się na pewno, że wyjeżdżały z modułami za granicę. Starałam się pomagać w kwestiach finansowych głównie, także bardziej sztabowo. 19 lipca strażacy Państwowej Straży Pożarnej wyruszyli z Krakowa do Grecji, by walczyć z potężnymi pożarami, które trawiły lasy w rejonie Aten. Teraz po powrocie do kraju strażacy mają kilka dni odpoczynku. Para stychów z rekordową ilością zarzutów, jeżeli chodzi o oszustwa, za pośrednictwem internetu oferowali udzielanie pożyczki. Odebrano im również 20 zwierząt, które żyły w fatalnych warunkach. Paweł Jędrusik. Podejrzani to 26-letnia kobieta i jej rok starszy partner. Oboje oszukiwali w internecie. Według wstępnych szacunków mogli zyskać około 9 tysięcy złotych. Działanie polegało na tym, że na portalu społecznościowym wystawiali ogłoszenie dotyczące możliwości udzielenia pożyczki od osoby prywatnej. Następnie osoby zainteresowane kontaktowały się z tymi oszustami i przelewały na ich konta pieniądze. To były różne kwoty. Mniej więcej wahały się od 10 do 300 zł i to były pieniądze przelewane na poczet zawarcia umowy. Wtedy kontakt się urywał. Gdy policjanci namierzyli parę oszustów, w ich mieszkaniu zastali mnóstwo zwierząt, które nie miały odpowiednich warunków do życia. To aż 17 kotów, dwie świnki morskie i królik. Zwierzęta nie miały jedzenia. Zwierzęta znajdowały się w niedużym mieszkaniu, była to kawalerka w bloku. W mieszkaniu był bardzo intensywny zapach odchodów zwierząt. Prawie 20 sztuk zwierząt na takim małym metrażu. Zwierzęta były nieszczepione, nieodrobaczane bez jakiejkolwiek opieki weterynaryjnej. Koty wykazywały szereg zaburzeń behawioralnych i były wychudzone. Zwierzęta niekontrolowanie się rozmnażały. Jednego z kotów niestety nie udało się uratować. Kobieta i mężczyzna usłyszeli już zarzuty. Został przeciwko nim skierowany akt oskarżenia. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Mikołowska policja bada sprawę nielegalnie podrzuconych mauzerów z niebezpiecznymi substancjami. Na polnej drodze, nieopodal kopalni piasku w Orzeszu, znaleziono je końcem lipca. Trwa ustalanie okoliczności i tożsamości osób, które to zrobiły. Na razie władze miasta będą musiały zapłacić za wywóz i utylizację tych chemikaliów. Fatima Orlińska. Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie uspokaja mieszkańców Orzesza, że w związku z wykryciem nielegalnie pozostawionych niebezpiecznych odpadów zagrożenie nie występuje, ponieważ nie doszło do wycieku, a mauzery zostały odpowiednio szybko zabezpieczone. Prokuratura wszczęła śledztwo po tym, jak 28 lipca na jednej z polnych dróg zabezpieczono niewiadomego pochodzenia substancje. To było 6 pojemników typu mauzer i 2 beczki w różnym stopniu wypełnienia, na szczęście szczelne, nigdzie nie dochodziło do wycieków. Oczywiście zostały pobrane próbki tej substancji do badań laboratoryjnych i mamy nadzieję, że do około miesiąca otrzymamy informację, jakiego rodzaju jest to substancja. Między innymi wykonane te oględziny, oczywiście poinformowane Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pozwoliły na to, że przedstawiciele Urzędu Miasta zabrali te pojemniki i zostały one przetransportowane na teren dozorowany. Policja zabezpieczyła również nagrania z monitoringu i gromadzi inne dowody, które pomogą w ustaleniu źródła niebezpiecznych substancji. Mauzery prawdopodobnie nieprzypadkowo pozostawiono na kawałku drogi należącej do miasta, które teraz z problemem pozostało. Z budżetu gminy trzeba zapłacić firmie, która podejmie się utylizacji chemikaliów. 6 mauzerów po 1 metrze sześciennym każdy i 2 beczki, takie, nie wiem, 500 litrów może taka beczka. No trudno powiedzieć, podobna ilość, może ciut większa, która była 3 lata temu w innym miejscu, kosztowała nas, tak jak mówiłem, ponad 24 tysiące, ale no cena utylizacji odpadów to może być już inna cena, wyższa. Nie wiem, jaki to będzie koszt, ale na pewno, jeżeli będzie tam możliwość, zamierzam się ubiegać o współfinansowanie z utylizacją, związane z utylizacją tych odpadów, albo w Urzędzie Marszałkowskim, albo u Wojewody Śląskiego. Podobny proceder miał miejsce 3 lata temu w pobliskim Mikołowie, jednak na dużo większą skalę. Wtedy sprawcy zostali zatrzymani.
Policja na razie nie wiąże aktualnej sprawy odpadów z jakąkolwiek toczącą się w innym województwie czy tą z poprzednich lat. Różnorodne brzmienie, artyści i zespoły z zagranicy i Polski. W piątek w Katowicach rozpoczyna się OFF Festival. Trzydniowe wydarzenie odbędzie się tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Gwiazdą jest jeden z najlepszych amerykańskich raperów, Karolina Komada. Kolejna odsłona największego festiwalu muzyki alternatywnej w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Trwają przygotowania, a od piątku na tej scenie wystąpią m.in. amerykański raper Pusha T, Slowdive, King Krul, Panda Bear i Sonic Boom. Nie zabraknie też niespodzianek. Pojawi się na pewno warta wspomnienia polska supergrupa Udary, o której nikt nic nie wie. Ten zespół nie istnieje, tego zespołu nie znajdziecie na Spotify, nie znajdziecie na YouTubie. On tylko powstaje na jeden koncert, na specjalne zamówienie OFA. Ten zespół składa się z bardzo, ale to bardzo znanych polskich muzyków, wśród których wszyscy są ekstremalnymi fanami zespołu The Strokes, a na pewno najbardziej ekstremalnym jest ich wokalista. Ten zespół zagra debiutancką płytę zespołu The Strokes od początku do końca. I jeżeli ktoś będzie na tym koncercie, to będzie o tym opowiadał swoim dzieciom. Oprócz występów na żywo będzie też można porozmawiać. Tegoroczną tematyką kawiarni literackiej jest muzyka opisana, a w rozmowach przewinie się historia wybitnej polskiej artystki. Będziemy rozmawiać o Korze z autorami jej biografii. Będziemy rozmawiać z Kamilem Sipowiczem, który spędził z nią jako partner mnóstwo czasu i też towarzyszył jej, kiedy odchodziła. Tak, ale nie tylko o tym, bo będziemy też rozmawiać o innych tematach. Kuratorem po raz kolejny jest Sylwia Hutnik, a Sylwia Hutnik jest nie tylko znakomitą pisarką, ale też znawczynią w ogóle tego, co dzieje się na rynku. Podróż na OFF Festival warto zacząć planować już teraz. Jeżeli chodzi o OFF Festival, to tutaj warto zwrócić uwagę na zmianę rozkładów jazdy linii 110 i 900, ale najważniejszą informacją jest uruchomienie specjalnej, bezpłatnej linii S1. Autobusy tej linii umożliwią przejazdy pomiędzy ścisłym centrum Katowic, a osiedlem Paderewskiego i Muchowcem. Na festiwalu nie zabraknie też polskich gwiazd, Hani Rani, Dari ze Śląska i zespołu Węże. Festiwal rusza w piątek i potrwa do nocy z niedzieli na poniedziałek. To piąta część całego wyścigu, ale pierwsza w województwie śląskim. Z Pszczyny wystartował dziś kolejny etap 80. Tour de Pologne. Kolarze do pokonania mieli prawie 200 km. Ich zmagania obserwował Paweł Jędrusik. Start piątego etapu znajdował się na pszczyńskim rynku. Mimo że kolarze ruszyli tuż przed południem, to dopingowało ich wielu mieszkańców, bo Tour de Pologne wpisał się już na stałe w kalendarz imprez sportowych w regionie. Oznacza przygodę, to co zawsze, o czym zawsze marzyłem i co podziwiałem. Tych wspaniałych panów, którzy w tak trudnych niekiedy warunkach mkną te 200 km po górach, pagórkach. Także tutaj pełen szacun dla nich i dla organizatorów. Nieduże, bo może nie na Tour de Pologne, a na wyścigu pokoju się właściwie wychowałem, bo to były lata mojej młodości i pierwszy rower Huragan mi tata kupił w latach 70. Wtedy mi się nie chciało bardzo jeździć na rowerze. Teraz mam ponad 60 lat i przygotowuję się do maratonu Paryż-Brest-Paryż dla amatorów 1240 km. A mieszkam tu niedaleko, także nie mogłem sobie odmówić tego, żeby tu przyjechać. Piąty etap prowadzi z Pszczyny przez Ustroń i Stebną i Wilkowice. To trudny etap, bo kolarze musieli zmierzyć się z przewyższeniem ponad 3000 metrów. Dla Pszczyny, ale dla kolarzy pszczyńskich przede wszystkim, szczególnie z taką tradycją jak Stasiu Gazda, gdzie tak naprawdę od wielu, wielu lat kolarstwo dla Pszczyny jest bardzo ważne. Dzisiaj to, że Lang Team przyjechał do Pszczyny i Tour de Pologne startuje w Pszczynie, dla nas wszystkich to ogromne emocje, zresztą chyba słuchaj to w moim głosie, ponieważ wszyscy jesteśmy nieprawdopodobnie podekscytowani. Podekscytowani mogą być też kibice z Katowic, bo jutro wyścig zawita właśnie do ich miasta. Tam odbędzie się jazda na czas na dystansie prawie 17 km. Trasa będzie prowadziła przez ścisłe centrum z metą przy Spodku. Katowice, etap prawdy, tak jak to się mówi, zobaczymy te różnice sekundowe, czy dzisiaj się coś wydarzy takiego spektakularnego i na pewno ta czasówka będzie trzymała wszystkich w napięciu, bo może faktycznie decydować o tym, kto założy koszulkę zwycięzcy całego Tour de Pologne. Ostatni, siódmy etap Tour de Pologne rozpocznie się w Zabrzu, a zakończy w Krakowie.
Na koniec nietypowa sąsiedzka wizyta. Mieszkanka Chorzowa znalazła w swojej toalecie naprawdę dużego węża. Przeszedł kanalizacją z lokum obok. Kobieta miała w swoim domu nie dość, że rzadko spotykanego gościa, to jeszcze dostał się w bardzo nietypowy sposób. Kiedy weszła do łazienki, zobaczyła 2,5-metrowego pytona siatkowego. Skąd się wziął? Przeszedł rurami z sąsiedniego mieszkania. Interweniowała Straż Miejska, a potem firma odławiająca dzikie zwierzęta. Ostatecznie pyton trafił z powrotem do swojego domu. Rada dla właściciela gada. Zmiana kostek zapachowych w toalecie może rozwiązać problem wycieczek. Ewidentnie jego wąż to koneser. Taka była środa. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.